Don't hate, meditate. Medytacje i techniki uważności. Zapraszam, Joanna Chmura. Są takie medytacje, które robimy w ciszy, w pomieszczeniu, w spokoju, w wyciszeniu. Ale są też takie medytacje, które chciałabym, żebyśmy robili w ruchu, na spacerze, na rowerze i w plenerze. I to jest właśnie taka medytacja, którą chciałabym, żebyście, kiedy wyjdziecie się przewietrzyć, może przebiec, może po prostu przejść, albo będziecie gdzieś jechać, żeby z wami była na tej drodze i wewnętrznej, i zewnętrznej. Bo nie zawsze trzeba siedzieć zamkniętymi oczami w kwiecie lotosu. Czasem ten lotos mamy w sobie i można iść przed siebie. Cokolwiek przed tobą, czy to jest droga piesza, czy to jest zmotoryzowana, czy to jest podróż rowerem, hulajnogą, czy na nogach. Potraktuj to jako zaproszenie do tego, żeby odkrywać i więcej o sobie, ale też więcej o świecie. Poprowadzę cię zestawem pytań, które będą nawiązywały do tej drogi, którą właśnie wykonujesz. Możemy nawet nazwać tę drogę drogą odkryć. Jaka była intencja, z którą wyruszyliście i wyruszyłyście w tę trasę? Nie mówimy tu o takiej racjonalnej potrzebie wynikającej z jakiegoś faktu, potrzeby załatwienia czegoś albo z faktu przemieszczenia się, ale taka głębsza intencja. Czy ta droga jest o rozwoju? Czy ta droga jest o bezpieczeństwie? Czy ta droga może jest o relacji, którą chcemy wzmocnić albo naprawić, albo rozwinąć? Z jaką intencją wyruszyliście w tę trasę? Jakie emocje towarzyszą wam na początku tej drogi? Z jaką intencją chcecie dotrzeć do celu? Będąc w tej trasie teraz, zastanówcie się, co wam sprawia przyjemność, co jest miłe. A co jest dla was niemiłe, jest być może trudne, jest niewygodne. Jeśli podczas tej trasy spotkaliście jakieś osoby, to o czym wam one przypomniały? Lustrem czego dla was były? Thank you.
Jaka jest najdrobniejsza rzecz, na którą normalnie nie zwrócilibyście uwagi, ale teraz po tym pytaniu zwrócicie uwagę? Może to jakiś element ubioru współpasażera? Może to powiew wiatru? Może to chłód, który was przenika? A może właśnie promienie słońca? Wybierzcie jedną rzecz, która teraz skupi waszą uwagę, która jest niezwykle mała i normalnie jej nie dostrzegacie. I gdyby ta jedna rzecz, którą właśnie wybraliście, miała stać się motywem przewodnim albo źródłem tytułu tej trasy, na której teraz jesteście, to jaki by to był motyw? Jaki tytuł? O jakim tytule byłaby ta droga? A gdybyście coś mogli zmienić w tej trasie, w sposobie, w jaki ją przemierzacie, co byście zmienili? I gdybyście w tę podróż mogli wyruszyć z kimś realnym, rzeczywistym z waszego otoczenia, albo z kimś wyimaginowanym, to kogo byście wzięli do tej podróży? Z kim chcielibyście ją przebyć? A teraz, jeśli to możliwe, to chciałabym, żebyście się zatrzymali. Zatrzymali spacer, zatrzymali się na rowerze, może w samochodzie na chwilę, albo zwolnili chociaż tempo. I sprawdzili znowu, jak się czujecie, jakie emocje teraz z wami są. Dalszą część trasy, może końcówkę, może dopiero połowę, może właściwie dopiero ruszyliście, jesteście na początku drogi. Chciałabym, żebyście świadomie wybrali słowo, które będzie wam towarzyszyć na tej dalszej części podróży. Słowo, które będzie wam towarzyszyć od teraz aż do samej mety. I ostatnie pytanie, które wam zadam w czasie tej wspólnej podróży, brzmi: czego się o sobie dowiedzieliście
dowiedziałeś się. I następnym razem, wyruszając w podróż, skorzystajcie z tej dodatkowej wiedzy o sobie. Może chodzi o sposób przemieszczania, może chodzi o tempo, może chodzi o intencje, może chodzi o słowo, może chodzi o towarzyszy podróży. Z każdej podróży wracajmy bogatsi o wiedzę o samych sobie. Czego sobie i Wam bardzo serdecznie życzę. Do następnej podróży.